Skąd pomysł na zorganizowanie takiej konferencji w Elblągu i dlaczego Państwo wybrali Elbląski Park Technologiczny na miejsce spotkania? To może tak, pomysł zrodził się z tego, że w tej chwili branża transportowa przeżyła bardzo wiele problemów związanych z między innymi ustawą niemiecką o minimalnej płacy dla kierowców, którzy przebywają na terenie Niemiec, a także wieloma innymi problemami, na które odpowiedzi niezbyt łatwo mogą uzyskać u siebie w regionie, a także nawet na poziomie ogólnopolskim. Stąd pomysł, żeby zebrać ze sobą grupę ekspertów, menadżerów, doradców transportowych, brokerów, którzy podczas tej konferencji będą wyjaśniali nurtujące problemy branży transportowej. Jaki jest cel dzisiejszego spotkania? Celem dzisiejszego spotkania jest przede wszystkim zrzeszenie ze sobą firm transportowych i poznanie ich między sobą, tak żeby rozwiązywanie problemów przychodziło dużo łatwiej. Jedna firma może od drugiej uzyskać wtedy jakiekolwiek informacje na nurtujący ją temat. No i przede wszystkim poznanie firm transportowych z przedstawicielami fachowego doradztwa transportowego, do których zawsze będą mogły się zgłosić. Jak duże jest zainteresowanie konferencją przewoźników transportu drogowego z naszego regionu? W tej chwili zgłoszonych mamy około 50 osób. Są to osoby z regionu Elbląskiego, ale także firmy z Iławy, Sztumu, także ze Szczytna. Także spodziewamy się tutaj dosyć dużej frekwencji. Jeśli będzie duże zainteresowanie, to będziecie jeszcze później organizować takie spotkania? Myślę, że jeżeli trafimy na naprawdę dużą frekwencję, takie spotkania będziemy organizować cyklicznie. Jak zmiany w przepisach wpływają na prowadzenie działalności firmy transportowej? No zawsze wzbudzają panikę, ale my akurat staramy się reagować spokojnie. Co do tego przepisu niemieckiego, nazywanego Milogiem, ja podchodzę spokojnie, ponieważ to zastosowanie nie będzie miało moim zdaniem korzyści ani państwo niemieckie, ani polskie, ponieważ zaczynając od firm transportowych będzie kończyło się na producentach. Producent przeniesie to na półki sklepowe, co czuje każdy szary obywatel i myślę, że to nie dojdzie do skutku i nie będziemy mieszali prawa niemieckiego pracy z polską stawką, że tak to powiem. Z jakimi problemami na co dzień borykają się firmy transportowe? No, zależy jakiego kalibru firmy, ale przede wszystkim są to walki o frachty, o najlepsze stawki. Kierowcy, jest to też element, myślę, newralgiczny firm transportowych, najważniejsze ogniwo. No i ich charaktery, trzeba odpowiednio podejść indywidualnie do każdego z nich, aby stworzyć fajny zespół.